Siema, no to wiesz, 498 odcinek Zmieniacki, wiem, bo już dawno mi się znucił tamten, jak tak szczerze pokazuję nawet, że to jest tak ten, to nawet nudzi mi się i zmieniłem sobie, I guess, co zrobiliśmy, to robiliśmy, mam pełny sił teraz, tak czuję, że mam pełnię sił, to co robiliśmy, i tak dalej. Ale żeś popłynął sobie, okej, to sobie tam płyń. Jakby będziesz tam, to będziesz tam po prostu. Seriously, tak teraz się czuję fajnie, że mogę sobie nagrywać, to jest wow. Dusz szczerze, nawet jakby nie wiem jak to kurna opisać, szczerze nawet. Mi się tutaj już fotel troszeczkę psuje, fajnie. Nie ma co lepsze, ale teraz rzeczywiście się czuję energicznie i tam. Może dlatego, że trochę troszeczkę przechorowałem, bo mogę powiedzieć. Ile to nagrywam, to miałem chyba katar, a skoro przeszło na przeziębienie, to wszystko, czyli po prostu nie rozłożyło. Niestety, powiem tak szczerze. Więc no, więc dzisiaj jest czwartek u mnie, no to ja do piątku siedzę. Gdzieś do piątku, no do piątku. Czyli jeszcze piątek siedzę, to tyle. To chyba w większości jest załatwione, rzeczy są, no tak, będę miał chyba około niedługo 400, chyba 360 dokładnie, czy tak niedużo to 400, ale będę mieć, no tyle pieniędzy na mikrofon około, ale to jest jeszcze nic, bo muszę mieć 99 zł, no to mogę też powiedzieć, no 1000, po prostu 1000 na mikrofon. Niektórzy tam mówią, że po co mi taki, by zmienić jakość, by powiedzmy odejść z USB-ka, gdzie jak to jest nawalam, no to słychać go, bo to jest z USB-ka typowo. Więc przejść na taki, na XLR-a wersję, ale w sumie interfejs to będzie na USB. No szczerze tak, to tak będzie, ale no, to jest lamo. Do widzenia. Nie będzie tam ta druga, chyba że... Bardzo tutaj, w sumie one chyba są na 4 kratki dopiero. Chyba, nie wiem. Na to nie patrzyłem jakby. Nie, tutaj jest. Okej, okay, nie patrzyłem na nią. Jakie mam tutaj? Normal. Łe, a to mi się wszystko presetowało. Czyli kontrolce mi to się zdecydowały? Nie, mów. Dobra, tylko to mi się zresetowało. To było dziwne w sumie. Nie wiem, się to poresetowało. Nie odczułem tego, ale zresetowało mi się. No to... Ale normalnie macie, jakby mi spadł FPS z dziwnego powodu. Teraz włączę Faustynka, to mi spada do 70. I to jest dziwne, jakby mi... Czyżby monitorze mi włączyło 164 Hz? Wait. No to sprawdzę. Nie ma co tamto, ale... ustawienie grafiki. Zaawansowane. Niby mam takie odświeżenie, ale mi jakby... To musiałbym zresetować chyba możliwy monitor. 144 Hz, bo możliwe, że jakby coś popsuło się, to jest też możliwe, trzeba mi możliwe, że grafika nie wyciągać tyle FPS-ów, chyba że no wyciągam. Niby tutaj ten, niby tu mam stówę, to jest dziwne, możliwe, że F3 plus A wezmę, przeładowałem całe czanki, możliwe, że coś mi się po prostu popsuło. Albo mam dużo rzeczy w programów uruchomionych. Może tak być? No nie, nie jest dużo. Chyba, że... Możliwe. Dobra. Także możliwe, że mi zaczyna grafika odmawiać posłuszeństwo takiego, że działać. Czyli w sumie jak mi tylko to zrestowało, to chyba muzyka mi to nie zrestowało. Nie, wszystko mam jakby... Main menu mam na 50, czyli master, czyli to wszystko łączące się z dźwiękiem, to dalej, no to będzie na taką sumę, a jakby pójdę tutaj tak
Tam tutaj 95. 104, 101, 105, 106. Coś mi się zaczęło to psuć, bo nie czuję takiej płynności. Możliwe, że mi tu monitor albo grafika, to też może być. W sumie mogłoby tak zadziałać? W sumie mogłoby, że tak zadziałało tak naprawdę. Muszę jedną rzecz posprawdzać. Bo jak... chyba, że mi podwójnie nagrywa w 4K i dlatego może... Nie no, podwójnie by mi nie nagrywało w sumie, no... sam swój komputer, ale... chyba, że tak OBS zresetował mi. To mogę być ustawienie? Wyjście. Nagrywanie. Obraz. Nie jest 4K. To jest dziwne. Widzicie to? Szybkie zrobię. To troszeczkę na waszym. Mój monitor główny zamasowany. Ustawienie grafiki. Ale ciągle mi na dwójkę przerzuca. Tak jakby. Czekaj, 7 Hz jakie było? Mi się teraz monitor zresetuje. Przeciąży się na pewno to. To ja wiem. Ja jeszcze na 60 Hz. Bo czuję teraz 60 Hz. I teraz przełączy się na 144. Przeciąży znowu. Wiem. I teraz. Jakby szczytywało monitoru mi Samsunga. Coś się psuje mi z grafiką. Widzę tak ostro. Coś mi się psuje z grafiką, bo... co mogę ją oddać na gwarancję. Bo ona jeszcze ma gwarancję tak naprawdę. Wziąć mi się psuje już. No bo to jest dziwne względem tego, że... jak FPS spadły. I to jest dziwne z czego? I to jest takie... teraz dziwne. Że mi spadał, zacząłem spadać FPS-y. Tylko... kurde, z czego tak naprawdę tak zaczęły dropić mocno FPS-y się? Możliwe, że dużo mam odczytywanych? Albo mam... okej. Też czuję, że mam 144, no to... może taki reset przydał się? Niby czuję płynność teraz? Jakby spadała z jakiegoś powodu. Ona. Chyba, że 1.18, bo mam jeszcze 1.18 jakby wgrane. Znaczy, ile mi tu? Mam 8 giga i jakby nic mi tak jakoś nie przeszkadza na żeraniu. Myślę, że coś się stało z grafiką bardziej poważnie, bo... albo grafikę nie wyrabia. I to w sumie też jest opcjonalne, że już mi grafikę nie wyrabiać może i... zaczyna wszystko się psuć. Nie zdziwiłoby mnie to, szczerze to by mnie nie zdziwiło, ale... nie wiem. Możliwe, że to się też wypściło raz. W sumie mi się ciężko odpalić się komputer. Nagram ten odcinek do fulla i przeczytam może komputer. Może po prostu się coś nie podobać już komputerowi. Albo płyn mi się zaczął już szwankować. I... jakby straciłbym płynność na komputerze i jeszcze noc, albo się ramy mi zrysowały na... to by było możliwe w sumie? Jako na manager zadań, to ja nie wchodziłem sobie, żeby sprawdzić. Może mi się w sumie ramy zrysowały, patrząc na ten profil, ten nie XMP. Sprawdzę to, bo
Nie wierzę tam teraz. Wydajność. Nie mam 3000 MHz. 77% grafika obciążona. Masz 31 stopni tylko. Możliwe, że mi się grafika zaczęła przeciążać. No to procesor na 13%, 18, to jest nic. To jest jak na procesor, to jest nawet nic. Tylko grafika 75. Video encoding. Możliwe, że już po prostu 400 dni mamy już? Mamy, dawno. Dlaczego to może być związane? Miałem, że przeczyszczę komputer, bo do stopni mogłoby to pójść wszystko? Może i tak. Muszę to wszystko po... W sumie zrobię trzy rzeczy ponad. Wyczyszczę komputer cały, jak to jest możliwe. Jeżeli mi FPS-y nie przywrócą się, no to... Grafika. Ale dziwne, że mi na monitor ciągle ustawię jako... Albo mi się monitor... Czekajcie, jakbym odłączył teraz monitor mój drugi, Samsunga, no to FPS-y by się jakby przewróciły trochę, I guess. Bo to jakby... Co może drugi monitor, jak się odłączył i tak dalej, to psuł to? W sumie mogło być to możliwe. Musiałbym dużo rzeczy zobaczyć. Żadu. Odłączyć od grafiki obydwa monitory i podłączyć się od nowa. Żeby jakby zresetowało w ustawienia ich. Tak to mogę z więźle powiedzieć, bo może po prostu jako na grafika jest za duże obciążenie, to... Ale dziwne, że zawsze dawało radę. A teraz jakby takie FPS low pokazuje teraz. To teraz mnie tak zwiąże z czym? Albo mam jakąś aktualizację włączoną w tle, która mi ciągle aktualizuje wszystko. Albo mam coś włączone, co zawsze mi obciąża komputer. I są już trzy rzeczy. I teraz tak nie wiem, bo FPS-ami gdzieś tak się mocno nie przejmowałem, jak nagrywałem. A teraz muszę się przejąć, bo jakby kopiąc, stracę pewność. Zobaczcie, bo jak teraz wezmę tak, to jakbym tracił pewność, jakby było 60, a nie jest 60, tylko jest powiedzmy 100 ileś. I teraz od czego tak to się zaczyna? Teraz mnie takie pytanie, czy to po prostu z powodu, że coś zaczęło przeciążać, czy nie wiem. Muszę to sprawdzić. To wszystko muszę teraz sprawdzić, bo jest to w sumie dziwne, że tak zaczęło się przeciążać w stronę tego, że nigdy tak się nie działo. Jak to teraz tak wziąć, że to jest po prostu wina tego, że już zaczyna grafika nie wyrabiać. Nie wiem, będę musiał to posprawdzać na pewno na 100%, bo w sumie dawno nie czyściłem komputera. W sumie odkurzu mogło. Albo się zaczęło... Czy myślisz, że teraz mi grafika pociąga? Ciągle zawsze miałem maksymalnie 59, 58. Co jest maksymalny temperatur, co jest ma po 61, 62, 63. Albo zaczęło się już przegrzewać i... No ja też mogę na gwarancję wysłać. I niech zobaczą, co się dzieje, bo że ona artefakt. No, że ona też artefakty sypała. W sumie jest na gwarancji, no to odesłać ją. Na pewno ma jeszcze gwarancję na 100, na 2 lata. No to odesłać ją na gwarancję. Jeżeli jej się nie uda, powiedzmy. No, trzy rzeczy na pewno będą, że artefakty czasami sypało mocno. Nie załączała komputera, jakby nie chciała się załączyć, jak komputer był odpalony, i chyba z gruntu to te przegrzewanie się. Jeżeli teraz jakbym nawet wyczyścił komputer i teraz nawet jakby się przegrzewała, to znaczy, że jest to związane z tym, że coś się psuje. Ale tak zrobię na pewno, bo to już jest dziwne, chore trochę. Szczerze, że tak dzieje.
Ale no, ona się jeszcze jakby nie przygrzała tak mocno, ale czasami Iwanczyków też się jakby przegrzewała. I to w sumie teraz, dobra, wyczyszczę komputer i zobaczymy, bo ja jeżeli jednak dalej będzie, no to jest już problem, z czym się nie mogę jakby związać. Dobra, ja to przeczyszczę i będziemy się po prostu widzieć w następnym odcinku, jeżeli coś wyszło wreszcie, bo jeżeli nie, no to 100 FPS-ów. I mnie teraz zastanawia, z czego takie, powiedzmy, 100 FPS-ów. Ja nigdy tylu nie byłem miał, nie miałem zawsze tylu, tylko zawsze po tym więcej, czyżby co. Nie no, to już na 100 sprawdzę, bo to mi się nie podoba, szczerze, bo 15 czanków było. Tyle FPS-ów, 144, czyli fausting, były i nic się nie działo. Na czasami grach, powiedzmy, nie wiem, tak jak Dungeons, też traciłem teraz, zacząłem teraz 40 FPS niż wcześniej. Czymś jest spowodowane to, czymś, i nie wiem czym. Więc z gruncie będę o tym myślał wszystkim, żeby to pozmieniać, bo wchodzę tu 100 FPS-ów. Cię po tyle nie miałem, cię po tyle w ogóle nie miałem, a teraz, ha, będziesz miał teraz po 100 FPS-ów, no nie. Oj, to będzie coś tutaj, coś jest tu problemem, tylko co właśnie, bo nie mogę tylko tutaj ogarnąć, bo nie wiem. Na pewno to u mnie to sprawa nie ścignie teraz, bo tak nie powinno się dziać, a się teraz tak dzieje, że FPS RIP, to jest typowe FPS RIP. Jakbym nie zmienił na dość działkę, to pewnie tyle, ale w sumie jak nie nagrywam, też mi się nie jest, hej, nagrywam, też nie mam 144 FPS, bo jakby spadałyby mi. Nagrywam, już ciągle też spadają. I teraz nie wiem, co jest tym spowodowane. Priorytetem? Nie wiem. Muszę sobie sprawdzić teraz. No, przyniesie to tam czyściem, ale zobaczę. Teraz zobaczę szczerze. Odłączę go i teraz będę czyścił, bo coś mi się tutaj dzieje, że będzie jakimś problemem. Powiem tak. Zobacz się. Bo jeżeli taki będzie problem ciągle, no to będzie jakby nie mały problem, tylko taki trochę ekstremalny, bo no 120 FPS. New location, nic. Stąd check updates 123 i update i tak dalej. Może uważać, że 15 cianków to jest, nie wiem, 64? No tak, mam ustawić 64, to na pewno będzie mi lagowało. Patrzcie, ustawię na 64, zacznę zaraz lagować. Don. Mi spadają FPS, czuję się... O. No, jakie teraz czuję przycinki. To spowodowane grafiką. To spowodowane grafiką, że... Bo teraz location MB na sekundę. Ja wziąłbym menadżera zadań. Grafika 73%. I teraz jakby grafika nie wyrabiała. O, 30 FPS, no. Ustawię 15. Tak jak miałem 15 zawsze ustawione. I tak jakby tak samo FPS miałbym znowu. O, 70 stopni grafika. Ej, no to już jest dziwne. No bo z pamięcią to się tutaj nic nie dzieje tak naprawdę. Jest tu coś już spowodowane mocno grafiką. Tylko z czym? Bo to już teraz tego nie rozumiem. Już słyszę, że wentylatory mi pracują. No nie ten na 100%, ale... Ja nie mogę teraz wystartować.
Dobra, i tu spada mi. Nie jest. Gdzieś jest jakiś tam butelnek na to i teraz nie mogę tego zobaczyć tak naprawdę. A my się widzimy na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.